Dzień dobry, mamy kolejny dzień świstaka. Znowu zrobiłam kanapki z awokado, bo akurat miałam. No i tak, smacznego. Zaczynamy ten dzień. Trochę jestem niedobudzona, ale zaraz się do Was odezwę, bo będziemy się szykować. No i to tak się zapowiada, także dzień dobry. Witam z tej strony. Słuchajcie, zaczynam się szykować i pomyślałam, że się po prostu odezwę. Chwilę sobie pogadamy. W ogóle nie czuję się dzisiaj, naprawdę. Nie czuję się. Czuję się w ogóle mega zmęczona, bo uświadomiłam sobie, że ja przez ostatnie chyba, nie wiem, 2 tygodnie, to ja praktycznie w domu nie byłam. I ciągle gdzieś coś, ciągle jakieś plany. Nie wiem, w tym tygodniu to ja chyba jeden dzień czy dwa przesiedziałam i ciągle coś. Przyznam wam, wczoraj w ogóle miałam zaplanowane zupełnie inne rzeczy. A przypadkiem trafiła mi się impreza. Więc pojechałam na imprezę. Byłam autem, więc nie piłam alkoholu w zasadzie w ogóle. Ale muszę wam powiedzieć, że jestem zmęczona, tak jakbym piła. Było tam głośno i chyba to mnie w ogóle też trochę tak zmęczyło. Nie czułam się dobrze, wiecie co? Jak zaczęła grać muzyka na żywo, to nie czułam się już tam dobrze. Nie wiem dlaczego. Mieszam sobie podkłady, bo nakładam te z L'Oreala. Bo chciałabym, żeby makijaż mi się długo utrzymał, a to dlatego, że jak teraz pojadę, to znowu wrócę po prostu pewnie w nocy. Bo mówiłam się z koleżanką w zasadzie już wcześniej i miałyśmy iść na meksykańskie śniadanie. I bardzo się ucieszyłam, bardzo chciałam, bo uwielbiam meksykańską kuchnię. No i to było fajne wydarzenie, zresztą też bardzo chciałam się spotkać z koleżanką. No ale ze względu na pogodę zostało to odwołane. Więc, no ale i tak się jakby umówiłyśmy i tak gdzieś pójdziemy, więc pójdziemy w inne miejsce, ale że później mam imprezę parapetówkę, to stwierdziłam, że jak już będę, to przy okazji może pozałatwiam te rzeczy, które miałam pozałatwiać ostatnio i które po prostu wszystkie odłożyłam, dosłownie wszystkie, po prostu pojechałam na imprezę. Także, no może po prostu dzisiaj bym je załatwiła i wtedy na spokojnie też bym zdążyła na imprezę, a tak to bym musiała, wiecie, jeździć w kółko, a też nie wiem w sumie, czy bym zdążyła, więc nawet nie jest głupi pomysł. Tyle tylko, że po prostu, tak jak mówię, znowu w domu to ja nie posiedzę. Mam wrażenie naprawdę, że latem to trochę jak hotel jest. No ale to pewnie każdy tak ma, że latem jednak częściej się gdzieś tam wychodzi. Ja wam zawsze mówię, ja cenię sobie swój czas, ja muszę odpocząć na przykład po takich wydarzeniach, jak jestem z ludźmi, to ja potem na przykład muszę trochę posiedzieć, odpocząć sama ze sobą, no ale jakoś nie ma czasu teraz na to. Tak, to się pewnie zmieni za niedługo, bo też mi się szykują małe zmiany, ale o tym wam na pewno opowiem, bo bardzo się cieszę, ale no wiecie, ja to też tak mam, że jeżeli coś jeszcze się, wiecie, ja wolę być pewna, o. Różnych rzeczy, dlatego po prostu często nie mówię o wszystkim. W ogóle słuchajcie, kończy mi się korektor z Too Faced, ale jeszcze go wygrzebuję i jeszcze jest, jak widać, także jeszcze trochę, ale już widzę światełko, dosłownie światełko w butelce, bo tutaj tak wygrzebuję już go ze ścianek. No i to tak, ale przyznam wam szczerze, słuchajcie, że czuję się fatalnie, czuję się tak zmęczona. A też nawet nie, no nie byłam długo. I nawet się wyspałam, ale czuję się, wiecie, nie piłam alkoholu, czuję się jakbym piła po prostu. Taka, nie wiem, niedospana, zmęczona, coś tam. No i tak. Ale ogólnie bardzo się cieszę na dzisiejszy dzień, więc będzie super i trudno. Po prostu wypiję kawę zaraz i mam nadzieję, że się obudzę i to będzie super dzień. I co? No i w zasadzie to tyle z grubsza, co chciałam wam opowiedzieć. Mi jakoś więcej do głowy nie przychodzi. Aha, w ogóle nie wiem, w co się ubrać na przykład. No to jest właśnie, to jest coś, bo to jest coś, co zajmuje moje myśli. No bo jak nie wiem, w co się ubrać. A, i w ogóle słuchajcie, miałam wam pokazać o moim sposobie na makijaż na upały, ale chyba jutro, bo w ogóle to dzisiaj była burza w nocy. I ogólnie jest na dworze bardzo przyjemnie, bardzo tak przyjemnie chłodno.
I jak otwieram balkon, to wlatuje fajne takie chłodne powietrze, natomiast to mieszkanie się w ogóle nie wietrzy. W ogóle, to jest tak gorąco, jak było. Mam wrażenie przez tę upałę, jak było, wiecie, 30 stopni. No i dzisiaj jest chłodno w miarę, więc stwierdziłam, że nie potrzebuję aż takiego trwałego makijażu, ale jutro, jutro znowu ma być ciepło, więc po prostu jutro Wam pokażę, bo jutro też gdzieś idę, też są plany i też gdzieś jadę, także zdążę Wam na pewno spokojnie pokazać. Mam nadzieję, no, może znacie ten sposób w zasadzie, bo to nie jest nic, ale ja jestem taka zaskoczona, że wow, to działa. No, dobra. No i tak, używam tego pudru z Maka, który sobie sprasowałam, bo już miałam go, tak wiecie, na tych końcach. Ja nie wiem, czy on się nabiera na pędzel, on jest taki dziwny, on w ogóle był dziwny zawsze. Nawet jak był nowy, bo to jest taki puder, który wiecie, jak palec przyłożycie, to on się w ogóle nie nabiera na palec. On jest taki tak drobno jakby zmielony, ale też nie jest w ogóle taki pudrowy, on nie jest w ogóle taki sypki, że się nie pyli, no nie ma szansy, że wiecie. Więc ja nie wiem, czy on działa, czy on się w ogóle nabiera, czy on się tutaj skawalił. Nie mam pojęcia za bardzo, więc... No nie, zobaczymy, może jakoś się to uda. I to, słuchajcie, będzie na tyle, tak myślę. No, odezwę się do Was, jak się ogarnę i zdecyduję, w co się ubrać. Ubrałam się, postanowiłam zrobić kawę i się oblałam. I teraz nie wiem, czy iść po prostu w tym i czekać, aż to wyschnie. Nie wiem, czy to się sprało, użyłam mydełka, ale jakoś tak... No nie wszystko się sprało moim zdaniem, więc nie wiem, co może sprać kawę. Czy się lepiej przebrać. Ale już chciałam iść w tej koszuli, już jak założyłam, to już chciałam, prawda? Jak po sobie do paznokci. Uuu, jak ładnie. Jeszcze mi tylko brakuje moich Tomsów, ale niestety padało, więc nie mogę ich założyć, bo jest mokro. A super by wyglądały na pewno. Dawno ich nie nosiłam. I te Paez? Coś takiego, mam też takie fajne buty. Takie właśnie espadryle, też bym chętnie w nich pochodziła. Już one do jeansów super wyglądają. No, więc chwilowo jest tak. A i będę zaraz wychodzić. Zacznę od zapachu na dziś. Flora by Gucci, Gorgeous Gardenia. Przepiękny. Jeśli chodzi o strój na dziś, to mam na sobie taką koszulę z H&M-u w takim błękitnym kolorze, lniana koszula, tak jak Wam pokazywałam, a już wyschła, już nie ma tych śladów mokrych. Do tego tak, torebka nasze w kolorze niebieskim, jak to super wygląda, niebieskie jeansy, to jest Zara, wywinęłam je sobie i do tego konwersy, bo tak jak mówiłam, jest mokro. Słuchajcie, ja płynę, jest 20 stopni, a ja płynę, po prostu jest tak gorąco, że idę na dwór, bo tam jest naprawdę chłodno i fajnie i wiaterek, więc biorę jeszcze kurtkę taką skórzaną, wisi tam, ale nie mogę jej na siebie teraz założyć, bo jest mi tak gorąco. Dobra, jeszcze biorę torbę, bo muszę skoczyć na pocztę jeszcze właśnie pooddawać różne rzeczy, także mam jeszcze spraw do załatwienia. Może jednak tak z Wami pogadam. Jest mi tak gorąco, no, a właśnie ja nie wiem, czy dobrze to powiedziałam, bo się umówiłyśmy z koleżanką na śniadanie meksykańskie, którego nie ma, więc idziemy na lunch. To nie to, że ja zjadłam śniadanie w domu i jadę na śniadanie. Także jedziemy na lunch. Potem jest plan taki właśnie, że pozałatwiam różne rzeczy, dlatego biorę też torbę, co nie udało mi się załatwić wcześniej. No mam kilka rzeczy takich, że właśnie muszę załatwić, o coś zapytać, gdzieś tam wejść, także o. I sobie właśnie pomyślałam, że po prostu załatwię takie rzeczy i od razu pojadę też na tę imprezę na parapetówkę. Bo ona jest w miarę wcześnie, także akurat to jest chyba najsensowniejsze rozwiązanie. Dobra, słuchajcie, jadę w takim razie. Wszystko pozałatwiam, także życzę miłego dnia Wam i sobie również. Jedziemy, zabieram Was, mam nadzieję, w fajne miejsce, bo ja jeszcze nigdy nie byłam w tym lokalu, do którego idziemy, także zabieram Was. Idę na miejsce, jestem na placu Trzech Krzyży. Powiem Wam, że czuję się jak na takim kacu, na jakim dawno nie byłam. A może nie aż tak dawno, ale ogólnie czuję się jak na kacu, a nie piłam w ogóle alkoholu, ani nic. I nie wiem teraz, czy to kwestia niewyspania, zmęczenia, tego, że tak jak mówię, od dwóch tygodni to ja ciągle coś. Czy na przykład tej pogody. Wczoraj było 36 stopni, dzisiaj jest 20, więc no lekka zmiana. I może to dlatego też tak się czuję. No ale nic.
staram się wykorzystać ten czas jak najlepiej, póki jest i mogę sobie tak polatać. No dobra, idziemy do wozowni, jak tylko ją znajdę. Jesteśmy w wozowni i ja tutaj nie wiedziałam, że jest taka opcja. Można wykupić sobie taki pakiet, brunch się nazywa, ale ile możecie zjeść, tyle, no płacicie 40 zł i można brać co się chce. Do tego mamy tej mimozę, także dobrze zaczynamy ten dzień. No, to smacznego. Ja wzięłam wszystko, co było. Czuję się jak na kacu, więc po prostu słono-słodko. Słuchajcie, my tylko tak sobie donosimy tutaj jedzenie co jakiś czas, także... Właśnie koleżanka stwierdziła, że nadajemy się na all inclusive. Umiemy to wykorzystać. Proszę, tutaj twoja kanapeczka. No bo ta fasolka ładna. O, proszę bardzo. Lecę dalej, idę ogarnąć rzeczy, kupić prezent jeszcze i na imprezę. Dobra, bez kitu. Tu chcę mieszkać. Tu. Jest wszystko. Dom z czerwonej cegły, kawałek ogródka i jesteśmy w centrum miasta. W ogóle... Tak. Właśnie wymyśliłam kolejne marzenie. A marzenia się spełniają, jak wiemy, więc warto.